Halo, siemanko, cześć kochani, jesteśmy na planie serialu Lombard, życie pod zastop, a kręcimy dla was dzisiaj coś wyjątkowego. Czyli klip do najnowszego utworu Arka o tytule Co przyniesie jutro, który będzie takim podsumowaniem całego związku burzliwego Patrycji i Ryżego. Coś zrobić z bramą. Zapoić pleców na niego. Albo na przykład przytuleni i w ogóle z drona wypierdala, wiesz. Może, posłuchaj mi. Może nie. Jak z bajki się zrobiły. On mnie zeżre. On mnie zeżre teraz. Kochani, dzisiaj jeździmy, dużo jeździmy po Wrocławiu, odwiedzamy wszystkie lokacje, w których właśnie nagrywaliśmy sceny z Lombardu, te sceny, które są kluczowe do tego teledysku, do tego utworu. Ja pisząc tekst tej piosenki właśnie miałem w głowie, w pamięci te wszystkie sceny, potem to wszystko właśnie przekazałem produkcji, produkcja wykopała te wszystkie sceny i teraz nagrywamy przebitki, w których rapuję właśnie w tych miejscach. Także teledysk będzie naprawdę mega gratką dla wszystkich fanów seriala. Zobaczycie, przypomnijcie sobie całą historię miłości Ryżego i Patrycji. To będzie taki, wiesz, fajny kontrapunkt. Wiesz, perfecto, maestro. Po końcu pierwszej zwrotki po prostu zamachniesz się i go rzucisz tak, żeby wpadł jeszcze przed tymi trzcinami, nie? I spadamy stąd. Zanim nas tutaj zamkną. Naprawdę. Pomysł na piosenkę narodził się bezpośrednio od produkcji. Zobaczyli, że ja ostatnio właśnie napisałem piosenkę z Gosią. Też miała dużo, tam prawie 1,5 miliona wyświetleń. Zapytali się po prostu, czy nie chciałbym zrobić dla nich jakiejś piosenki. Ja szybko podopałem, że w sumie fajnie by było piosenkę o miłości. Też na dwa głosy nagrać razem z Gosią, bo to będzie romantyczne i myślę, że fajnie ludziom się to będzie słuchać. No ale zajęło mi to chyba 2 tygodnie, zanim złapałem wenę i napisałem ten tekst. Bardzo długo poprawiałem, zmieniałem tam różne rzeczy. Nie podobała mi się, produkcja też tam troszeczkę potem mi namieszała, musiałem poprawiać, ale na szczęście się udało, no i zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie się to podobać ludziom. Fanom na pewno się będzie podobać, bo gratką będzie samo obejrzenie teledysku, w którym zobaczą tę całą retrospekcję, całą miłość od początku, od miłości przez nienawiść, znów po miłość Ryżego i Patrycji. No to jest historia rodem ze skolimowskiego filmu. Żyję według swoich marzeń, mam swoją matrycę marzeń i właśnie jednym z tych marzeń jest mieć złotą płytę. No i jak jeszcze rozmawiałem tam z wyżej postawionymi ludźmi w Pulsie, powiedzieli mi, że Arek, no to jeżeli masz takie marzenie, to my tu pomożemy ci promocyjnie, spróbujemy to wrzucić do radia, będzie to leciało w telewizji po emisji odcinka. Także myślę, że uda się nabić tyle wyświetleń, bo teraz jest tak, że złotą płytę dostaje się za ilość sprzedanych fizycznych egzemplarzy lub za odpowiednik tam wirtualnych wyświetleń, tak? No, tych wyświetleń trzeba mieć tam chyba teraz 3,5 miliona czy coś takiego, ale myślę, że jest to do osiągnięcia. Poprzedni numer miał 1,5 miliona, a bez pomocy stacji, bez pomocy promocji, więc teraz pomocą stacji promocji myślę, że się uda, zwłaszcza, że mamy dużo fanów serialu i to raczej będą słuchać codziennie i to codziennie nabija się nowe wyświetlenie. Liczę na to, że to marzenie moje się spełni właśnie dzięki Pulsowi i dlatego się uśmiechnąłem, jak tylko to usłyszałem i to zrobiłem, no. Zapraszamy na kanał YouTube Telewizji Puls.